Dzień dobry, witamy serdecznie na konferencji prasowej Lecha Poznań przed meczem drugiej kolejki fazy grupowej Ligi Konferencji Europy z Austrią Wiedeń. To spotkanie odbędzie się jutro, a dzisiaj konferencja prasowa, w której udział wezmą trener Lecha Poznań John van den Brom oraz obrońca naszego zespołu Antonio Milić. Myślę, że to jest czas, żebyśmy zaczęli zadawanie pytań. Dzień dobry, Józef Diaczenko, kibic poznański.pl. Mam pytanie do pana trenera o krótką ocenę naszego najbliższego przeciwnika. Co pan wie o Austrii Wiedeń? What can you say about Austria Vienna team? What do you expect from them tomorrow? It's actually I'm not sure what can I expect of them. And if I speak like this, I mean the formation, because they change not many times. They have different situation, different organization, how they play games. What we saw, they play with three in the back and four midfielders and three in up front, but also they play four in the back. So that is what we prepare to the players, that they can play in both. In general, what you know from the team is that they are very offensive with the backs, with the wing backs. That they want to play football, that they are dangerous in set pieces. So we have a good analyze of the team, and of course the result from last week we know. And if I look to ourselves, we also know our result. So we play at home, and yeah, the only thing what is important for us is how we can win this game, and this is how we prepare my team, our team for the game tomorrow. Nie jestem pewny, czego się spodziewać po zespole Austrii, szczególnie jeśli chodzi o formację i to, jak mogą zagrać. To jest zespół, który lubi te formacje i organizacje swojej gry zmieniać. Mówimy tutaj między innymi o tym, jak ustawiają się z tyłu. Czasem grają na trzech obrońców, czasem jest to czterech obrońców. W momencie, kiedy tych trzech obrońców jest z tyłu, grają też trójką z przodu. Także to jest coś, na co uczulam moich piłkarzy, że mogą w obu tych wariantach na boisku wystąpić. I na to się szykujemy, że oba te warianty mogą mieć miejsce jutro na boisku. Na pewno jest to zespół ofensywnie usposobiony, zwłaszcza jeśli chodzi o bocznych obrońców. Zespół, który lubi grać piłką, też dysponujący dobrymi, stałymi fragmentami gry, na to na pewno musimy uważać. Na to uczulam moich piłkarzy. Myślę, że mamy ten zespół dobrze przeanalizowany. Gramy u siebie, także liczymy na dobre spotkanie w naszym wykonaniu. Mam jeszcze pytanie do Antonio, który od kiedy wyleczył kontuzję, gra właściwie wszystko, co tylko jest możliwe, co kilka dni. Chciałem zapytać, czy wytrzymuje to fizycznie i gdzie jest jego kres, jak długo tak można? Yeah, everybody know the schedule of this first few months is gonna be tough, and of course in beginning of the season I had some short period of injury, and now I'm coming back. I come back and of course I feel much stronger in every next game, and I think of with football players we always need to be ready for every three, four days to play game, and yeah. Wszyscy wiemy, że ten nasz terminarz jest napięty w zasadzie od początku sezonu. Jeśli chodzi o mnie, to na początku tych rozgrywek przydarzyła mi się kontuzja. Był taki moment, kiedy grać nie mogłem. Wróciłem i teraz czuję się dobrze pod względem fizycznym, czuję się mocny, a my jako piłkarze musimy być po prostu przygotowani do tego, żeby występować co 3-4 mecze, i ja jestem do tego przygotowany. Radosław Nawrot, Interia, dzień dobry. Chciałem zapytać pana trenera o rzecz następującą. Poprzedni mecz z Austrią Wiedeń 2008 roku, otoczony jest w Poznaniu legendą, gol w ostatniej minucie dogrywki zbudował mit tego meczu. I teraz stąd moje pytanie, czy pana zdaniem gra w Europie Lecha, wyniki, które może osiągać w fazie grupowej, też mogą budować tego rodzaju legendę wokół współczesnej drużyny? No przecież po meczu z Villarreal było zadowolenie mimo porażki, no w lidze to jest niemożliwe, żeby ktoś był zadowolony po porażce. Do you think that these games in group stage, for example, against Villarreal, of course we lost, but it was a good game,
can build such a legend and like build something from it. We can build something from it. That's a difficult question to answer now, because at the end you know if it will be Legend Games, yes or no. But first of all, we're looking forward to the match tomorrow, because we play a good game in Villarreal, but we lose. Everybody celebrates for us, congrats to us, but we lose. And if we want to do something in the Conference League, and that's what we want, that's why we need a good result tomorrow. And of course, I was also very satisfied about the way we play against Villarreal. I was also very satisfied about the way we play a game in Pogon. So it means that there is a good feeling in the team. Everybody is fit. That is the most important thing for me as a coach. Nobody is injured, only Salomon. But also Salomon is coming back. And it means that we have many options in the schedule. What Tony also said, we play a lot of games, but I can choose from many players. And even when we change some players, what we did last Sunday, you see that the team is performing really good. So this is important for me. And tomorrow is the next game, and this is really how I look like every new game in 3-4 days. Jeśli chodzi o tą część, o budowanie tego mitu, tak to nazwijmy, w tej fazie grupowej, no to jest trudno odpowiedzieć teraz na to pytanie. Dopiero z perspektywy czasu będziemy mogli powiedzieć, czy ten mecz chociażby z Villarreal coś nam dał i mógł jakąś legendę zbudować. No wszyscy nam gratulowali po tym meczu, bo rzeczywiście ja też uważam, że zagraliśmy tam dobre spotkanie, ale ostatecznie przegraliśmy, a nie o to w tym wszystkim chodzi. Jeżeli chcemy coś ugrać w tej fazie grupowej, a chcemy to zrobić, no to musimy chociażby w takich meczach jak ten jutrzejszy zapunktować. My w tym momencie skupiamy się na każdym kolejnym meczu, żeby właśnie w tych kolejnych spotkaniach punktować. Mnie oczywiście cieszy, że zagraliśmy dobry mecz, czy przeciwko Villarreal, czy ostatnio teraz w lidze z Pogonią Szczecin, chociaż tam też nie udało się wygrać. Dla mnie ważne jest też to, że wszyscy zawodnicy są zdrowi. W zasadzie w tym momencie jedynym nieobecnym zawodnikiem jest Bartosz Salomon, chociaż on także już powoli wraca do zdrowia po kontuzji, także ja mam w kim wybierać. Dowodem na to był mecz w Szczecinie, gdzie trochę zmieniliśmy ten skład, a mimo tego wyglądaliśmy dobrze, także to mnie cieszy. Ale jako trener ja patrzę na to, że mamy co 3-4 dni kolejne spotkanie i tylko na nim się w danym momencie skupiam. Dzień dobry, Kacper Tomczyk, TVP Sport. Panie trenerze, docierają do nas kolejne informacje o powołaniach dla piłkarzy Lecha do drużyn narodowych. I teraz pytanie, czy więcej w panu jest satysfakcji, czy poczucia problemu, bo ta liczba piłkarzy na treningach w pewnym momencie będzie mocno ograniczona. Antonio Milić na pewno będzie jedynym stoperem przez pewien czas. Satisfied with this collapse for national team, or more worried that when this national break will come, you will have only, for example, one center back on the training, Antonio Milić? Yes. I was thinking about the center backs, but we have no game, so we can only train. But I'm really satisfied. We have 13 international players who go out for next week. And I think it's a good signal, and not only for me, especially for the players, that we are in a good mood, in a good situation, because we play good, the players are fit, and yeah, if they're good and they will be they will be called for the national team, it's really good for everybody. And yeah, even for me, that we have only maybe next week only 10 players in training, okay. But we can do something with the guys from the academy to bring them here to do some training with them. So it's nice and it's good. And for me, I hope it will be more in the future. That is a good situation. Ważne jest to, że w tym okresie, kiedy będą te mecze reprezentacji, my swoich meczów nie mamy, będziemy tylko trenować i no rzeczywiście tych na przykład środkowych obrońców będzie mało, no ale ja generalnie się cieszę z tego, że te powołania dla moich zawodników napływają. 13 tych powołań mamy łącznie w składzie, jeśli chodzi o wszystkie kadry, czy seniorskie, czy młodzieżowe. Także może zdarzyć się tak, że na przykład na treningu w tym okresie będę miał
powiedzmy 10 zawodników, ale to też nie będzie problem. Będziemy mogli chociażby więcej zawodników z Akademii zaprosić w tym momencie, przyjrzeć się im bliżej. No te powołania są dowodem na to, że nasz zespół prezentuje dobrą formę, że w zespole są dobre nastroje. Te powołania napływają i mnie to bardziej cieszy niż martwi tak naprawdę i tak do tego podchodzę. To jeszcze dopytam w tym temacie trochę szerzej, jak bardzo zmniejsza się rola trenera w takich momentach, kiedy przed tymi meczami ma do dyspozycji niewielu piłkarzy, reszta jest na kadrach, no ten wpływ wydaje się być mniejszy, jeśli mówimy o meczach bezpośrednio po zgrupowaniu. No, but that's the consequence of international breaks. And first of all, what I said, I'm really happy for the players will be selected. We have Skudas in the national team of Poland. So the first time, it's really good. It's also the first time for Filip Dagestad that he will be invited for the Swedish national team. So it's very important for them, but also for us. And yeah, one of the consequences is that we have less players in training, but finally we can train. Because we have no game, and normally we have only recovering, preparing, and next game, and now we have 2 weeks. We give some days off to the players, so they can also do something nice with family, and for the rest we can finally do some good training. And for me, it doesn't matter if we have 8 players on the pitch or 20. We can prepare them for the very interesting game against Legia Warsaw. It's the first game on the 1st of October. And all the players are back at least on Wednesday. So we have, in my opinion, enough time to prepare them for the Legia game. And I'm happy that it is the Legia game because it's more easier to prepare them for this kind of games. No takie są konsekwencje przerwy reprezentacyjnych, że trzeba pracować z tą mniejszą grupą piłkarzy, ale dla mnie tak naprawdę nie ma większego znaczenia, czy to jest 8 czy 20 zawodników na treningu, zawsze da się z tą grupą popracować, zrobić coś ciekawego i w ten sposób przygotowywać się do tego meczu, który nas czeka po przerwie reprezentacyjnej z Legią Warszawa. Ja uważam, że to dobrze, że akurat ten mecz z Legią Warszawa mamy po przerwie reprezentacyjnej, bo to takiego meczu nie trzeba się dodatkowo mobilizować do tych przygotowań się do tego spotkania. Myślę, że też w środę przed tym ligowym spotkaniem większość zawodników już na miejscu będzie, także tego czasu na przygotowanie się bezpośrednio pod tego rywala będzie. Dla takich zawodników jak Michał Skóraś czy Filip Dagerstor to są pierwsze powołania do reprezentacji, dla nich jest to coś fantastycznego i my się cieszymy po prostu z tego, że oni te powołania otrzymali. I możemy też spojrzeć na to jeszcze w inny sposób. Mamy tych zawodników, będziemy mieli na treningach mniej, ale w końcu będziemy mieli czas, żeby potrenować, bo od początku sezonu gramy właściwie co 3 dni. Wygląda tak, że mamy mecz, trening regeneracyjny i za chwilę na przykład lecimy na kolejne spotkanie i tego czasu na trenowanie normalne jest mało, a to jest przecież bardzo ważne, więc myślę, że po tym meczu w niedzielę z Wartą Poznań dam pewnie zawodnikom 1-2 dni wolnego, żeby spędzili trochę czasu ze swoimi rodzinami, a potem ci, którzy będą na miejscu, wracają do pracy i do treningu. Dzień dobry panie trenerze, Maciej Ryman, głos Wielkopolski. Ja mam dwa pytania. Czy strata goli w końcówkach tych dwóch ostatnich meczów jakoś wpłynęło na morale zespołu, ewentualnie na pewność siebie zespołu? I drugie pytanie, widzieliśmy dzisiaj na treningu Adriera Balue, jak on jest przygotowany fizycznie, kiedy będzie pan chciał z niego korzystać, mógł korzystać od pierwszej minuty meczów? Now finally Balua is back in training. That's what you saw. Good. It was his second training this week with the team. So we will prepare him to return to play. And this is good news. It's of course not for tomorrow. The second question, of course, it's always disappointing when you receive goals in the last couple of minutes. And we didn't have to come in this situation that we receive goals. If we play so good in Poken and we control the game actually for more than 90 minutes,
then you have to keep this core, and we can do that better. And this is where we speak about it with the players. And but mentally, I think that what you saw also after the Villarreal game, that we are ready for the next game. And I mean the same for last Sunday. It feels like a lose. We play a draw, but it feels like a lose. And this mentality, yeah, we have to take with us for tomorrow game against Austria. And for sure, there will be a team that is really, really fighting for a new good game, but also fighting for a result. And that's the most important in the Conference League. To zaczniemy od tego drugiego pytania. Adriel Balua, dobrze widzieliście, on wrócił do treningu. Był to tak naprawdę drugi już jego trening w tym tygodniu razem z zespołem, także on jest coraz bliżej tego powrotu na boisko, no ale oczywiście na pewno jeszcze nie na jutrzejsze spotkanie, nie będzie jeszcze dostępny na ten mecz. Natomiast co do pytania o te gole stracone w ostatnich minutach, no oczywiście one zawsze bolą nas szczególnie z tego powodu, że chociażby w meczu z Pogonią przez 90 minut mieliśmy kontrolę nad tym, co działo się na boisku i wtedy trzeba zrobić wszystko, żeby ten wynik korzystny utrzymać, nam się to nie udało i pewnie coś mogliśmy w tej końcówce zrobić lepiej, żeby ten wynik utrzymać. Natomiast jeśli chodzi o podejście mentalne, no w meczu z Villarreal też straciliśmy ten korzystny dla nas wynik remisowy w ostatnich minutach, ale widzieliście w meczu z Pogonią, że mimo tego dalej graliśmy dobrze, czyli to pokazuje, że reakcja zespołu pod tym względem mentalnym po meczu z Villarreal była dobra i na to też liczymy w jutrzejszym spotkaniu, że to podejście mentalne to właśnie jak będziemy pod tym względem psychicznym, nazwijmy to, wyglądać w tym meczu będzie bardzo ważne, bo chodzi nie tylko o to, żeby zagrać dobry mecz, ale też żeby wygrać, bo trzeba w tej lidze Konferencji Europy po prostu punktować. Mam pytanie do Antonia w kwestii tego, na ile gra w pucharach, a w szczególności w tym najniżej notowanym pucharze, czyli lidze Konferencji, wpływa na rozwój piłkarza w porównaniu z ligą. Helping to improve you as a player, and how would you compare playing and improving in these competitions to playing in the league, Polish league games, for example, which is better to improve your player? Of course, because you play against, if you see our group, you play against different teams, you don't know how they play, you don't know exactly players, their qualities, and of course in this Conference League you have very big clubs what you can play against, and for the players it's amazing feeling to play it, and it also experience for many of them to play against bigger teams and to get experience from those games and learn so much. Grając w Europie mamy okazję mierzyć się chociażby z zespołami, o których mniej wiemy, nie widzimy ich na co dzień, z zawodnikami, o których wiemy też mniej, to też jest powiedzmy ciekawe doświadczenie, że możemy się dzięki temu rozwinąć, ale też nie patrzmy tak na to, że Liga Konferencji Europy to jest jakiś gorszego rodzaju puchar, bo tu też są dobre zespoły, chociażby Villarreal, i grając przeciwko takim zespołom, dla każdego z zawodników w naszej drużynie jest to świetne doświadczenie, które pomaga też rozwijać się jako piłkarzowi. Pamiętam, że dwa lata temu, kiedy Lech grał w pucharach, doszedł do momentu, w którym radził sobie z zespołami właśnie ze Szwecji, z Belgii, doszedł do tego poziomu, no Benfica była dla niego już za trudna. I teraz pytanie, czy pana zdaniem Lech jest zespołem na dzisiaj lepszym od Austrii w jeden, mimo że jest niżej notowany w rankingu? Okay. 2 years ago when Lech played in Europa League, he managed to fight well with the teams from Sweden, Cyprus, Belgium, but when they played Benfica, it was one level higher. Do you think that for today, Lech is better team than Austria Wien? No, I don't say that we are better than them, but I think we are in a good situation that we can fight with them. And I think the best moment what we had last week was that we also can fight with Villarreal. And this gives us, for me, especially the players, a lot of confidence in the rest of the Conference League. And of course, this confidence, you take that with you in the extra klasse. But now, for tomorrow, every team in the Conference League is strong enough to beat us. But it's the opposite also. We can also, when we take our normal level, that's what we showed last week,
Yeah, we can do also something, and this is more important for us to win the game tomorrow, because if you want to do something in the Conference League this year with this group, yeah, we have to beat them tomorrow, and this will be the goal, this will be the target, this will be the challenge for us. But I don't say that we are better than them. We will see tomorrow what's going to happen. Nie powiem tego, że jesteśmy lepszym zespołem, natomiast no, jesteśmy na pewno w takim momencie jako drużyna, że możemy z tym zespołem powalczyć o zwycięstwo i jeśli chcemy w coś w tej lidze konferencji Europy ugrać, a chcemy to zrobić, no to takie mecze jak jutro trzeba do nich podejść jako do wyzwania i trzeba spróbować je wygrać i taki jest nasz cel. Ten mecz z Villarreal sprzed tygodnia pokazał nam, że nawet z dużo mocniejszym rywalem można rywalizować, dał nam dużo pewności siebie na całą resztę fazy grupowej Ligi Konferencji Europy, ale też na spotkania ligowe. Myślę, że w tych rozgrywkach, jeśli chodzi o Ligę Konferencji Europy, jest tak, że każdy z każdym też może tutaj wygrać. To nie jest tak, że drużyny są z zupełnie różnych poziomów, każdy z każdym może rywalizować, no a my po prostu jutro będziemy celować w zwycięstwo, bo chcemy coś w tej Lidze Konferencji Europy ugrać. Dziękuję. Myślę, że to wszystko. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.